Witam, to z tej strony Śmieta, to jest już kolejny odcinek z ETWSA American Lockout. Tym razem przejmujemy ładunek z południowej części Nowego Jorku, czyli wozimy owoce to Sapper's Wood w Des Moines na południowy zachód od Chicago. To drugi co to najdroższych ładunków, które bym znalazł, bo nie chciało mi się szukać, bo mi się nieco spieszy, muszę wreszcie później skończyć, bo ja musiałbym z Howlina nagrywać. To mi przyczepę, więc postanowiłem zawrócić przy najbliższym skrzyżowaniu, zanim będzie światło czerwone. Jak widzicie, mamy 2,5 do litolców. Dobra. Hej. Tak więc pojedziemy 80 cały czas. Małe zbliżenie. Nie no, jak najbliżej to w lewo na 3-5, potem w prawo do miasta. I kolejny raz w prawo. Pod autostradę. Potem nie wiemy jak chcę, ale chciałbym bardzo powrócić do Meksyku, więc najpierw przez kury skaliste. Na zachodnie wybrzeże SF, potem wzdłuż zachodniego wybrzeża. Bo moja baza to chyba Guaymas. Nie. Monterey. A potem nie wiem gdzie. To będzie mi zająć jakieś 10 odcinków. Bo ze względu na małą pamięć w dysku twardym oraz po małych klatkach na sekundę. A poza tym dopiero co w 3 sierpnia będę nie będę, tylko będzie nowy odcinek z historii Meadow, zarazem ostatni. A poza tym z ekstra nie chciał mi się, bo systemy w wasie beta są już bardzo to przyznane. Zamknij rej, bo ja dogadam z widzami.
A nie, 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 gdzie ja jadę, Jezusie Maryjo. Brud. Wolę tracić trochę hajsu, niż zmarnować umieść na ten swój czas. Wyjeżdżając przez drugi koniec miasta. Zobaczcie, że mnie nie było tak długo. Gdzieś takie 4-5 dni. Ponieważ byłem w Jeleni na kursie szybowcowej. I pojechałem czwartkę w rano. A potem znowu jadę. I to w dniu premiery Windowsa 10, no. Sorry, wolę od was dostać free, że musicie czekać prawie cały tydzień na odcinek. Niż rozjebać swoją psychikę i mózg do końca. A poza tym po aktualizacji do 10, aż przez miesiąc, czyli do 10, będzie wrzucony tylko jeden film dziennie, ponieważ nie mam za bardzo miejsca, bo mamy gdzieś takie niecałe 20 giga na dysku twardo wolnego. A musiałbym grę od razu po let playach skasować, bo ja potrzebuję miejsca podczas aktualizacji. 3 giga na ściągnięcia i 16 giga na instalację. Czyli w sumie... No wiem. Jakieś... 20 giga potrzeba, więc musiałbym gry wykasować, to wszystko wykasować i wszystkie swoje ulubione rzeczy też. Gdybym miał nieco lepszy, to by było płynnie oraz miałbym nieco lepsze gry typu OMC 2, GTA 5 czy Wiedźmina. Ale niestety bardzo chciałbym, ale nie mogę, bo mnie nie stać sprzętowo i finansowo. Oni są za bardzo czujni, że ja pierdzielę, no. Po prostu mam już tego dość, sorry. Musiałbym takie wytrzymać przez 5 lat. Póki mieszkam w rodzinnym domu, póki jestem nastolatkiem, będę robić let's play, nawet narażając swoją wagę, wzrok i psychikę. Jestem za bardzo uzależniony od komputera. Po prostu chciałbym być youtuberem. A poza tym było dobre w GTA 5, że Michael rozwalił telewizor swojemu synowi.
jeszcze nudy, nudy, raz jeszcze nudy. Ty z tych dzieci po prostu downa dostanę. Tak więc... Sorry, się tak mówię. Ale pocałujcie mnie w dupę. Zrozumiano? Bardziej to prawdziwe było. We'll be right back.
Asia mi to w dupie, rozumiesz? Nie przejmuj się, ty. Więc albo wychodźcie z pachorami, albo proszę on na chwilę do dziewczyn. Proszę.
Dobra, tak więc ponieważ kończy się paliwo, wjeżdżamy do najbliższej stacji benzynowej. Pali się kontrolka. Trwa swoje ciężarówko.
Anyone out there with a weather report? Looking good for your hand. Dobra, tak więc skończymy let's playa z ETVSA American Lockout. Zobaczcie lajkować. Oda. Zobaczcie lajkować. Zapraszam również na Face'a. Tak więc zapraszam również na Facebooka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z ETVSA American Lockout. Thank you.